Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj mam dla Was bitwę na E50. Mapa Redshire w trybie standardowym. Losowanie na topce. Przeciwnik ma bardzo dużo czołgów ciężkich, więc obstawiam, że flanka prawa, linia 0, będzie przez przeciwników mocno, mocno zajęta. No i my nie mamy nic, co by się mogło przeciwstawić tej nawale. W tamtym miejscu, może gdyby nie było artylerii, można byłoby jeszcze jakąś obronę ustawić, ale wobec tego, co widać, wobec takiego losowania, przepraszam, no to jest raczej niemożliwe. T-49 wyświecił mnie, oczekuję na bułę od artylerii. No i tak troszeczkę się ruszam. Nasi jednak zdecydowali się pojechać na ten Mordor. Ja nie byłbym tego pewny, że czy to jest dobry pomysł. No ale zobaczymy, jak to wyniknie w praniu. Mamy Tygrysa 2, jest bokiem. Niestety tylko kółko napędowe, gdzieś gąsienica padła bez obrażeń. Jeszcze jeden blind. No i na Mordorze zaczyna się zabawa. Ja mam bicie od boku. No ale muszę jeszcze trafić. Jest T-29, jest wyżej, lepiej. Lepiej ustawiony wobec mnie. Obiekt 704, więcej wystaje go. No i on teraz nawet zatrzymany, więc otrzymuje kolejną bułę. Nikt nie chce z sojuszników korzystać z tego miejsca, żeby sobie postrzelać. Więc strzelam sobie samotnie. T-30 stoi na otwartym terenie. No i dostaje pierwszą bułę. Wynik 0-2. No na mordowni troszeczkę jeszcze się nasi trzymają. Ale przydałoby im się większe wsparcie. Może się uda zdjąć T-29. Albo chociażby od tego obiekta. Nie, wyjeżdża przed nich T-30, ale wyjeżdża... O, jeszcze i z trzeci. dużo tych wrogów i niestety z tym kończeniem luf jest problem. Gdybym wykończył ze dwie lufy, też byłoby inaczej, byłoby naszym łatwiej. A tak to tylko każdy z przeciwników dostaje darmowe pestki. No, ale jeszcze żyją, mogą walczyć. Poszedł jeden blind. Szkoda. Mogłem jednak powstrzymać się, bo przeciwnicy są non-stop świeceni, więc spokojnie mógłbym wstrzymać kliknięcie, no i postrzelać sobie konkretnie do tego, co widać. O, udało się wreszcie zdjąć T-29, tylko ten wrak T-29 teraz zasłania troszeczkę wszystko. Poszedł blind. Obiekt 704 niestety przetoczy się. To jest właśnie te blindowanie. No cóż. Co mogłem, to nastrzelałem. Może troszeczkę strzałów mogłoby wejść. Mogłem troszeczkę inaczej postrzelać sobie. Kampię dalej. A co mi tam? Wynik 3-7. Teraz pokampić wręcz trzeba. Rzucanie się do ataku w tym momencie nie ma sensu, a wcześniej też nie miało sensu ruszanie się z tego miejsca ze względu na to, że miałem bicie i swoje strzelałem, tak? No tak. T-30. Niestety pocisk gdzieś poleciał w bok. Może teraz uda się tą T-30 wykończyć. Ona jednak się chowa. Jest przestrzał na T-32. Dostaje kolejną bułę. Zobaczcie, ile z tego miejsca można zrobić. Woda mi się wlała. Trudno. Ale klawiatura celała. Zostałem wyświecony. Znikam z tego miejsca. Czas się ruszyć. Wynik 4-9.
5-9, nasi biorą się do roboty, zwłaszcza ta Skoda T50. No to trzeba jej pomóc odrobinę. Trzeba zgrupować nasze szczupłe siły, skoncentrować w jednym miejscu. No i jeszcze stawić jakiś opór. Jakiś opór materii. Skoda ma mało HP. Ja decyduję się wyjechać mimo wszystko, nie czekając na to, aż przeciwnicy przyjadą. Gąskuję tę 49. Nie wiem, czy ona ma zestaw. Chyba nie. Tak, uciekła. Jeszcze liczyłem na to, że... no... że po prostu... Skoda T50... Ach, nie trafione, ale odbite za to kolejne strzały. Że Skoda T50 tego T49 na gąsce zniszczy i tak czyni teraz, jak ten 49 wychylił się po mnie kolejny raz. Su-14-2 przewrócony. No, jaja, niesamowite. Wyjeżdżam odważnie. Może zbyt odważnie. Mogłem taranować tego T25 przez 2, oszczędziłby pestkę na T34, a tak T34 niestety przyjmuję, ale wynik już 9-10. Już wiem, że artyleria nie jest groźna. Szukam na nią bicia, nie znajduję. Jest ista w wykończeniu. Oby nie zdjął naszej Skody. Bez Skody walka dalsza byłaby ciężka i trudna. Świecę się, bo na plecach mam Tigera 2. No ale może uda się wykończyć. O właśnie, i niszczy Skodę. No jest schowany za budynkiem. Zjeżdżam w dół właśnie z tego względu, żeby nie mieć na plecach Tygrysa. I teraz dopiero do Tygrysa się ustawiam. Uciekam przed T30, która może być już na plecach. Skoda tutaj się denerwuje na RHM-a, że nie było pomocy. Teraz ja jednak od RHM-a pomoc otrzymuję. I z trzeci na resztkach HP. Su-14 może mnie chyba świecić. Skoro ja świecę jego, to on też może świecić mnie. No cóż. Jestem na strzał od wszystkich tych czołgów. Przeciwnik ma inicjatywę, bo mamy jednego AFK. Cudem znajduję ISA-3 i go wykańczam. Wyjeżdża kolejny i z trzeci odpija się ode mnie. No i teraz przydałby się... O, właśnie, na przykład RHM. I się przydał zdecydowanie. I jeszcze mamy gdzieś T30. Gdzie ona jest? Tego nie wiem. Artyleria padła. Darmowy frag dla naszego RHM-a. Powoli zmierzam na szczyt tego wzniesienia. Może się uda wyświecić T30. Jest przeciwnik i chyba był właśnie obrócony na moją stronę, więc zatoczyłem się za kamień. T30 podjeżdża, ma lepszą depresję, działa chyba w tym momencie niż ja, jest lepiej ustawiona. Uciekam pod osłonę RHM-a. Gram pod artę w sumie, no i arta walnęła. Ale walnęła tylko za 101, czyli dostał ten przeciwnik splashem. Załadowałem Golda. Tak na wszelki wypadek, nie chciałem tej bitwy już przegrać. Powinienem zjechać też bardziej w dół, bo tutaj mogę mieć problemy z opuszczeniem działa i tak właśnie jest. No i też przycelowane nie było najlepiej. A gdybym podjechał kratkę niżej w dół, to nie musiałbym się bawić w ten sposób. Teraz powinienem załadować chyba HEK-a,
chociaż Hayek niekoniecznie by wszedł. Nasza Arta strzeliła, nie trafiła. Zajeżdża od boku RHM, mający full HP, może przyjąć. No, to ja już się nie bawię. Lecę do przodu. Albo ja, albo on. Jakby co, to RHM da radę tą T30 wykończyć. Więc nie ma co się zastanawiać. No, uciekł wróg. I dostaje za swoje. I tak się wszystko kończy. Wpada piąty frag, przejdźmy do wyników. Wpadła masterka. Duży kaliber. 4800 nastrzelane, 5 fragów, 1287 expa. Skoda też zrobiła swoje, 4200 nastrzelała. No i tak to jakoś wyszło. Strzelanie na dystans nie było najlepsze, mimo wszystko można było wpakować kilka pestek więcej i wynik też byłby bardziej korzystniejszy. Asysty 1246, zablokowane przez pancerz 1590, więc to jednak pancerz jakoś zadziałał, no ale to było losowanie na topce i w takiej sytuacji czasami coś się uda odbić przeciwko takim ISOM 3. Dobra, nie będę zmieniał już kolejnych zakładek, bo to denerwujące dla widza. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.